Witajcie, kochani. Dzisiaj już trzeci rysunek, wspólny rysunek. Nie będzie to coś tak oczywistego, słodkiego, jak pierwszy projekt, czyli jednorożec, ani tak przeuroczego, jak wiadomo, kotki są. Będzie to coś takiego, co normalnie większości ludzi budzi lęk. Mam nadzieję, że Was nie przestraszy za bardzo. A może troszeczkę i stwierdzicie, że do tej pory się bałam, ale już się nie boję. Dobrze, dzisiejszym tematem jest narysowanie nietoperza. I to nie będzie Batman, tylko inny nietoperz. Oczywiście wiadomo, będzie śliczny i słodziutki. Mam nadzieję. I będziemy się przy tym dobrze bawić, mam nadzieję. W sumie rysowanie takiego, już jak dojdziecie do wprawy, narysowanie takiego ślicznego, słodziutkiego nietoperza zajmuje niecałą minutę. Więc jest mega błyskawiczne. Co nam dzisiaj było potrzebne? Znowu ołóweczek. Dlaczego ten ołówek? Ponieważ łatwiej jest rysować taki zarys kółka, i później po nim tą sierść narysować dookoła, prawda? Bo jakbyśmy od razu, to nam czasami może być takie koślawe kółko bez zarysu. Potem sobie już jedziemy. Popatrzcie, znowu mam kartkę roboczą. Wy nie musicie mieć kartki, możecie mieć obok po prostu kartkę roboczą. Ja sobie tak przykleiłam tutaj na górze kartkę roboczą i osobną kartkę do rysunku. Właśnie, tu jest środek mojej kartki. Rysuję duże kółko, jajo, takie położone jajo, czyli owal, ale takie prawie okrągłe. Duże to koło, jest duże ten owal. Okay? Rysujecie ołóweczkiem, zarys. Tu, gdzie ten środek, zgubiłam środek, tu jest kropka na środek. Środek mojego jaja. Rysuję taką kreskę przez środek jaja. Czy kółka, zależy co zrobiliście. Ok, głowa, tu będzie głowa, wiadomo. I już przechodzimy, ołóweczek już sobie odpoczywa. Przechodzimy do flamastra, czarny flamaster. Pierwsze co zrobimy, to nosek, śliczny, malutki nosek, ale będzie to taki inny nosek. Będzie to nietoperz, który będzie wisiał głową w dół. No wiadomo, jak to nietoperze, nie? Nosek nietoperza będzie, jak będzie wisiał tak głową w dół, to wszystko musi być do góry nogami. Trudna sprawa, ale spoko, tak ja Wam pokażę, jak to zrobić i wyjdzie tak. Robimy malutkie serduszko, prawdziwe, normalne, malutkie serduszko powyżej tego środka. Tu małe serdusio, słodziutkie. Dwie dziurki w nosie, to takie właściwie kreseczki nawet, jak ma świnka jakaś. Malutkie kreseczki, ciach. Teraz trudniejsza rzecz troszkę, czyli oczka. Z noska, z tego serduszka robię kreska w dół, kreska w dół. Z boku, popatrzcie, tak. O, jeszcze raz sobie pokażę na roboczym. Mam serduszko. Prawda? Robię kreskę od boków tego oczka. A, ta mi strasznie długa wyszła. Ups, nie, tak aż długiej nie róbcie. I w bok tak samo. Ciach, ciach, dobra? No i teraz to łączymy w takim pięknym łuku. Wychodzi nam taka łezka. Tylko taka strasznie gruba łezka. I przechylona. Jedno, ojej, tu mi się nie zmieści drugie. Tam jest drugie, ok? O, nie wyszły nierówne, nie przeszkadza, że troszkę nierówne. Czyli tak, robimy tak naprawdę serduszko, robimy kreska w dół, kreska w bok. Łączymy te takim łukiem pięknym i wychodzi takim dużym łukiem, bo ja chcę, żeby one, te oczka były takie ogromne, mam nadzieję, że wy też chcecie. Oczywiście zawsze możecie zrobić po swojemu, no ale po co wtedy się oglądać i uczyć. Próbujecie się nauczyć teraz tak, jak ja robię. Może Wam się spodoba. I popatrzcie, łączę w takim ogromnym łuku. Ciach. Jedno oczko. Łączę, a jest drugie. Popatrzcie, jakie ogromne. Prawie mi tam dotykają obrzeży głowy. Może dotykać najpierw obrzeża, to są tylko tak narysowane, naszkicowane. Mogę to zawsze zmienić, prawda? Dobra. No to teraz robię tak, tu od tego centrum robię jeden łuczek, trochę dalej drugi łuczek. Robię w środku małe światełka i zakoloruję resztę. To są moje źrenice. To środkowe to będzie tęczówka, czyli tęcza, tak jak kolorowa jak tęcza. Każdy ma inny kolor tęczówki. Pewnie macie taki jak któryś z rodziców, ale to też różnie bywa. Dobra, ok, mamy
Już buziu, nie? Już to, to buzia już jest. Okej, okay, to teraz robimy tułów, czyli tak naprawdę będzie kawałek skrzydła widoczny. Jak tu jest ta kreska środkowa, to przesuwam się troszkę na bok. Pach, robię taką kreskę. Tu na razie głowę, na razie jeszcze nie zarysowuję. Zaraz. Najtrudniejsza rzecz w całym nietoperzu to jest skrzydło. Zanalizowałam naukowo, jak to skrzydło nietoperza jest zrobione. I popatrzcie. Skrzydło nietoperza wygląda tak jak parasolka trochę. Parasolkę narysowałabym tak. Przy okazji nauczycie się parasolki rysować. Parasolka wygląda tak, czyli łuk. Tu ma czubek parasolki. I kolejne łuki w tę samą stronę. Popatrzcie. Ciach, nie? Czyli łuk i łuki. Takie same. Nie w drugą stronę, tylko w tą samą stronę. Łuk i malutkie dzidziusie łuki. I od twardego czubka łączy się po łuku. Ciach. Popatrzcie. Jaka piękna parasolka, nie? To samo ze skrzydłem nietoperza, tylko ono ma łokieć, tak jakby zgięcie. Patrzcie, jak ja mam łokieć. No, to ten skrzydło nietoperza też ma takie zgięcie. Tu i tu. Może to być wydłużone w różny sposób. No nie taka parasolka, tylko że złamana. Nie robię czubka parasolki, bo to jest skrzydło nietoperza teraz. I w ten sam sposób, patrzcie. O, nie musi tutaj do końca dążyć. Tutaj by był nietoperz, o. I drugie. Patrzcie, jaki nietoperz. Kropka, kropka i jotko. Okej, tak w uproszczeniu, to jest takie mega uproszczenie. Skrzydło ptaka wygląda całkowicie w drugą stronę. Na szybko Wam pokażę. Też ma takie złamanie, czyli łokieć tak jakby. Tutaj jest inaczej troszkę, ale nie szkodzi. I łuki u ptaka, albo jakiegoś anioła mają w tą stronę, widzicie? Będą tak kreskówkowo oczywiście. I tutaj te, bo to są piórka. Się piórka, wiecie, o to chodzi. W tą stronę łuki. U nietoperza są takie ostre, drapieżne w drugą stronę. Ta różnica, czyli tak, jeszcze raz nietoperza robimy. I łączymy do środka, wszystko do tego. Patrzcie, jakie fajne wychodzi skrzydełko. Ok, no ale tutaj mamy złożone, ten nietoperz śpi. Ono tak tutaj złożone. Tak czy siak robimy mniej więcej, po prostu wklęsłem mu te. O, coś takiego. Widzicie? O, i wszystko dąży tutaj do jednego miejsca, powiedzmy, takie coś mniej więcej. Teraz paluszki, jakiś zarys paluszków, jakikolwiek, tu mogą być takie małe bułeczki, albo jak sobie chcecie, kreseczki, to już Wasza konwencja twórcza. I popatrzcie, tu będzie zaraz sierść, ja chcę, żeby on miał włochatą głowę, ale najpierw uszka. Uszka, nie toperz, ma dwa i ma ogromniaste te uszka. Poniżej oczu. Ma tak ogromne jak te oczy. Albo i większe. Poniżej oczu robimy takie uszy, które mają kształt taki, popatrzcie. Jak liście trochę. Jakiś taki. Dobra. Takie coś. I w środku jeszcze taki listek, nie? Tak naprawdę to mógłby być liść. Widzicie, dzisiaj parasolka, liście, coś mi chyba jesień w głowie. Nie, nie, nie. Lubię bardzo wiosnę, więc cieszę się, że jest wiosna. Ale dobra, patrzcie, teraz tak, stąd poniżej oczka ogromne uszy. No, dwa równe mi wyszły, ale to nie przeszkadza, on ruszać uszami może, nie? I w środku mniejsze. No i już prawie gotowy. Została nam sierść znowu nerwową, zimną i tu dookoła, tu gdzie był ołóweczek, albo nawet jak Wam gdzieś wyjechało poza, to nawet możecie od razu poprawkę zrobić. A, bo mi się tam coś nie podoba, poprawiam, nie? Oj, trochę chudy mi dobrze wyszedł, więc go pogrubiam lekko, ale to ja sobie teraz pogrubiam. No, tak trochę wisi w powietrzu, możecie dorobić księżyc, że na księżycu wisi, jeśli wyszedł Wam mały. Może sobie wisieć na rynnie, może sobie wisieć pod dachem gdzieś, a ja proponuję gałązkę jakąś, popatrzcie, jakąś tam na szybko gałązeczkę, ciach, ciach. No, spoko. Oczywiście na koniec trzeba, wiadomo, wytrzeć gumką zarys głowy, bo po co mamy wszystko pokazywać, jak to jest Wasze dzieło zrobione. Tajemnica słodka. Nosek narożowa mi się kredka złama, więc nie będzie narożowa. Nosek można pokolorować, oczka, źrenice, tęczówki, źrenice już mamy pokolorowane, możecie pokolorować. No i w zasadzie koniec. No i zmieściłam się w filmiku 10-minutowym. No szok. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekam na Wasze prace kolorowe.
Tu popatrzcie jeszcze. Aha, kolorowanie go. Wiadomo, nietoperz jest w zasadzie czarny, szary, jakiś taki. Kolorowanie jest dość trudne, ale możecie go bawić w cieniowanie. Albo w ogóle sobie odpuścić kolorowanie, pomalować może farbami, pokolorować. Ale jeśli chcecie kolorować kredką, tak jak ja, to trzeba tak dookoła, jak zegar. Sierść mu tak rysujemy, kolorujemy, widzicie, o. Dookoła, 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 dookoła. Ja tak kolorowałam tamtego i też wyszedł fajnie, nie? No dobra, to do zobaczenia w takim razie przy następnym filmiku. Mam nadzieję, że zrobicie piękne swoje nietoperze i arcydzieła, przyślecie do mnie, wklejając tam pod tym filmikiem, wklejając i zrobię jakiś fajny kolaż na koniec, żeby pokazać waszą piękną galerię waszych cudownych prac. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!